rachunek prosumenta składają się opłaty stałe, zmienne, koszty za energię elektryczną oraz koszty za dystrybucję tej energii. Nadwyżki, czyli energię wyprodukowaną przez instalację, której prosument nie zużyje na bieżąco, prosument oddaje do sieci po cenie określonej przez polskie sieci energetyczne. W momentach, gdy instalacja nie produkuje energii, do zasilania urządzeń domowych pobierana jest ona z sieci i za tę energię prosument płaci według stawek określonych przez swojego sprzedawcę. Co istotne, część tych kosztów prosument może pokryć z depozytu prosumenckiego, na którym gromadzone są środki z tytułu oddania do sieci energii. Warto podkreślić, że prosument nie ponosi opłaty za energię wprowadzoną do sieci.